sequence start in 5, 4, 3, 2, 1. Dzień dobry, witam na moim live, na którym przedstawię program do sterowania ludźmi, którzy zostali zaszczepieni. Jest to mój autorski program, który jest najlepszy. Do uruchomienia tego programu potrzebny jest komputer, może być kradziony, przeglądarka internetowa, na przykład Internet Exploder, Ogniolis, wyprawa myśliwska w Afryce Wschodniej lub inna. Ja skorzystam z tej innej, ponieważ mam za dużo RAMu. Uruchamiamy Google Chrome, wchodzimy na adres www mojego programu i mamy tutaj listę osób, które ostatnio zostały szczepione w mojej okolicy. Możemy sobie wybrać dowolną osobę i ją aktywować guzikiem Activate. No, coś nie zadziałało, ponieważ nie widzimy widoku z gałek ocznych. Poruszmy joystickiem. No, dalej nie wiadomo, czy mamy połączenie. Sprawdźmy ustawienia, settings. I tu jest sęk pogrzebany. Nie ustawiłem joysticka, bardzo przepraszam. Dokonam teraz kalibracji. No, nie zadziałało, nie udało się połączyć. Dobrze, wyjdźmy z tego ustawienia i tego pana sobie już wyłączmy. Spróbujmy z następną osobą, ponieważ pierwsze naleśniki są zawsze spalone. Na przykład pan Mateusz, Activate. No, tutaj od razu zadziałało, widzimy widok z gałek ocznych. Możemy teraz przetestować sterowanie. Wszystko funkcjonuje prawidłowo, w takim razie możemy teraz panem Mateuszem coś załatwić, na przykład jego załatwić. Udajmy się w takim razie do toalety. Omijamy kanapy. Kiedy dojdę do drzwi toalety, drzwi otworzą się automatycznie, a ja kombinacją klawiszy rozbiorę pana Mateusza, a następnie przyciskiem Fire. Ale i tak wygram przetarg, bo jestem najtańszy. Dzień dobry, panie Mateuszu, my się nie znamy, ale ja wiem, co się stało. Proszę mi wybaczyć, ja to wszystko naprawię. Dam panu 500 zł, tylko niech pan nikomu nie mówi. No... No bo to ja się panu zesrałem w gacie. Pomyliłem się. Fire za wcześnie nacisłem.